Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. Znajduję się w Toruniu, w mieście Toruń, na tak zwanym Kaszowniku. Tutaj kolega Lolek mi polecił to miejsce, żebym spróbował, ponieważ łowię na malutkie przynęty. Także Łukasz, dzięki. Zobaczymy, co się kryje w tej wodzie. No i tak oto się wybrałem, jest piękna pogoda, jest godzina plus minus 7:00. Mam nadzieję, że uda mi się jakiegoś okonia złowić albo jakiś białoryb. Dlaczego? Ponieważ łowię na malutkie robaczki. Jest piękna pogoda, nie ma wiatru, jest pełne słońce, nawet za bardzo chmurek nie ma. Także idealnie mam 2-3 godziny do łowienia, także na pewno je intensywnie wykorzystam. Zbiornik jest niewielki, jak patrzyłem, to ma długość wzdłuż drogi około 200 metrów. I tam za mną przechodzi do rogu i tutaj zawraca i taki malutki, delikatny, krzywy rąb się robi z niego, z tej wody. Także zobaczymy, co się będzie dziać. Mnie tu osobiście nigdy nie było, także nawet nie byłem świadom, że coś takiego tu istnieje. I jak mówię, zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Jak tylko coś uda mi się złowić, to będzie nagranie. Tak mniej więcej pokrótce opowiem wam o sprzęcie, na jaki łowię. Jest to kołowrotek Daiwa Revros LT2500. Na nim jest przeciąga nawinięta bodajże 0,06. Jest bardzo cieniutka, jest ona mniej więcej o wytrzymałości 2,70 kg. No i wędka to jest perełka moja, czyli Dragon Pro Guide 2 do 15 gram, 1,98 m. Jest to faścik, także jest idealny na takie wody, na takie malutkie i leciutkie łowienie. A także jest idealny na pstrągi. Aktualnie mam założoną główkę 0,8 gram i mogę tą główką rzucać hen daleko. Także też jestem bardzo zadowolony z rzutów. Tym bardziej, że tak jak mówię, wędka jest gramatura 2 do 15 gram. A nie ma problemu z rzutami dalekimi. Przynętami bardzo lekkimi. Był pierwszy atak. Wydaje mi się, że był to okoń. Ale fajnie, bo malutkie rybki skoczyły do góry zaraz. Mam nadzieję, że żaden szczupak mi nie będzie brał. Że mi nie odgryzie przynęty. Słuchajcie, na razie motor oil ściągam, także aktualnie nabijam białego, takiego robaczka. Może on przyniesie mi szczęście, a zmieniam z tego względu, że woda jest delikatnie mętna. Także może tego białego będzie bardziej widać.
Joj. Tutaj wam pokażę zaraz, że mam plecionkę zawiązaną bezpośrednio na główce. Także nie stosuję żadnych krętwików ani agrafki. Tak to wygląda mniej więcej. Ding, ding, ding. Tam miałem branie piękne. Tutaj mi brał niewielki okoń. I zobaczymy, co będzie z białym robaczkiem. Czy będzie rozchwytywany, czy nie. Słuchajcie, malutki lin bodajże. Dokładnie tak. Słuchajcie, niewielkiego lina udało mi się złowić. Tak wygląda mniej więcej. I do wody oczywiście. Także super. Jest, siedzi prawdopodobnie okonek. Super. Super, lin, teraz okoń. Taki szczupaczek tutaj jest. I atakuje, delikatnie atakował 2-3 razy. I bardzo powoli. A na szczęście się nie złapał, bo nie, nawet bym go nie chciał złowić. Stojąc tutaj w rogu, ten staw najbardziej mi się podoba. I tutaj tak z tej pozycji, że tak powiem, jest najbardziej delikatnie, nie ma wiatru. Tu po lewej słychać ptaszki. Tam półmetrowy szczupak mi brał. Także coś się tutaj dzieje. Za chwilkę pójdę za krzaki, a później za kolejne. Obawiam się, że w lecie tu będzie masakra. Ponieważ raz, multum osób, tak jak pan mówił, będzie łowiło na żywca. Czyli słoiki będą zapełniane. A dwa, będzie słaby dostęp do wody. Bo wszelkie te krzaki do góry pójdą.
A poza tym mam do Was pytanie. Tutaj mówił Pan, że według niego jest zakaz spinningowania na kaszowniku. Dajcie mi znać, proszę, kto tu łowi w tych okolicach. Czy to faktycznie prawda, czy nie? Tak szczerze, byłoby to dziwne, gdyby to była prawda. Słuchajcie, bardzo fajnie połowiłem. Udało mi się złowić jednego lina, dwa okonie, siurka szczupaka. Jedna ryba mi się spięła. Miałem kilka fajnych ataków, z czego jestem najbardziej zadowolony. Woda fajna, przyjemna, cichutko, mało osób. Zobaczymy, jak będzie w lecie. Taki delikatny, szybki spinning dzisiaj był. Między innymi na takiego dynksa łowiłem motoroy. Jak się podobało, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na następnym filmie. Na razie, pa!